Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i w końcu jestem gotów zakończyć całkowicie przygodę z pierwszą częścią Sąsiadów z Piekła Rodem. Tak więc bez zbędnego mardzenia, jestem gotowy. Sztuka dla mamuśki, odcinek pierwszy sezonu drugiego. Robimy na 100%. Dobra. Żeby nie było, mam nawet lepszą konkretną kolejność wszystkiego, co mam zrobić, więc nie przejmujcie się, dam radę. Dobra, na początek trzeba oczywiście wszystko pozbierać. Nie pamiętam, czy jest coś w apteczce, czy nie. Nie no, w sumie jest. Dobra. Okej. Oj, nie zdążę. Ja nie zdążę. Wpadłem na sąsiada, niestety. Jeszcze raz. Zapomniałem, że w sumie właśnie tutaj trzeba banana szybko podnieść. W sumie mówię, zapomniałem, niedawno testowałem. Ja się zagapiłem po prostu i tyle. Dobra, szybko bierzemy banana. No i idziemy zająć się resztą całą. Wiemy. Zdążymy. Tym razem. Więc po prostu pod łóżko na spokojnie. Nieważniejsze jest to, że damy radę ze wszystkim. Tak czy siak. Jedne co to... No, jak po prostu mówiłem, musimy... poczekać. Dobra. Szybciej, sąsiad. Szybciej. Dążymy szybko zrobić wszystko, będzie dobrze. No i jak on tam będzie szedł, to teraz na spokojnie zdążymy zleść, przygotować wszystko, będzie dobrze, 100%. Oj, fajnie, dobrze, że... No, dobra, można tyle dobrze czy coś, tylko fajnie, że po prostu się zmotywowałem, to naprawdę robię. Nie będę uchwał wszedł, kiedy 100% gry, tak w szczególności na YouTubach. Dobra, wyłazimy. Teraz bananki, krzyjachsełko. Oczywiście muszę być ostrożny, żeby nie obudzić papugi. Akurat tym razem nie jest to potrzebne, ale w innych przypadkach, powiem wam szczerze, jak sprawdzałem, czy sam testowałem, to bez budzenia papugi ciężko byłoby sobie poradzić, chociażby bez budzenia psa. Dobra. Dziękuję bardzo, mamy 100%. Easy. Jak zwykle mój problem tkwił głównie w tym, że no nie umiem banana czy kulek rozmieszczać, wiecie. Chodzi o takie pułapki, powiedzmy, uruchome. Ale no, dzięki pomocy zewnętrznej, czy też sam zaangażowaniu i sprawdzaniu miliona różnych rzeczy, no, potwierdziłem, że dam radę. No szybciej, sąsiad. Jak już mówiłem, nie mam dużo czasu. Chociaż dobra, mówię, nie mam dużo czasu, a niedawno streama robiłem, więc... Trochę takie, powiedzmy, delikatnie trąci hipokryzją, ale... No, mniejsza z tym. Biegę po twarzy. No, 6 na 7. Już coraz bliżej końca. I nie ukrywam, będzie dużo czekania w najbliższym czasie, ale dam radę. Dobra. I zepsuł posąg mamuśki. Dziękuję bardzo, mamy 100%. I biedny sąsiad, jak zwykle. Coś mi łupie w krzyżu, czy co tam jest. Dobra,
No i słoneczny poranek. Tutaj powiem szczerze, nie ukrywam, było to chyba jedno z łatwiejszych do przygotowania się. Ale musiałem zauważyć jedną rzecz. Okej. Halo, Woody. Dobra. Pewnie teraz nie zdążę, ale tak to bym zdążył. No niestety nie zdążę. Tak. Moja głupota. Ja byłeś tak blisko. Dobra. Szybciej. Mamy więcej czasu. Tym razem damy radę. Będzie stówka. Ja wam to mówię, damy radę. Damy radę. Oczywiście, musimy otworzyć jeszcze to. I dobra. Jak mi znowu czegoś brakowało, ale nie jestem pewien czego. A, dobra. Dobra, nieważne. Nie, no zepsułem prawdopodobnie. Prawdopodobnie bardzo ostro zepsułem. Ale okej. No jasne, idę teraz po kawę, więc... O, idealnie na styk! Nie sądziłem, że zdążę. No, przód drzwi już ruszył! Nie wierzę w swoją lamę. Było tak dobrze. Dobra, mniejsza z tym. Szybciej. Szybciej. Nie mamy wiecznego czasu. Dobra. Sąsiad chce kawy, to dostanie kawę. Nie, Papuga jeszcze nie śpi. Dobra, już śpi. Aj, tym razem damy radę. Ja to czuję. Chociaż tak już wystarczająco dużo czasu zmarnowałem, więc... No niestety. Dobra. Szybciej. Szybciej, Woody. No jasne. Ej, nie sądzę, żeby się to udało, ale warto próbować. Może w końcu.
On idzie podlać kwiata. My w tym czasie idziemy zająć się już tym wszystkim. Może. Może jest jeszcze szansa. Dobra. Jest tak samo jak było ostatnio, tylko że tym razem mamy większy zapas czasowy. No więc powinniśmy jakoś dać radę. Spokojnie, damy radę. Nie wyciągłem miodu z lodówki. No jasne. Wiecie co, nie. Muszę to na spokojnie zrobić, bo znowu zaczynam się zbyt stresować, czy coś, nie wiem. Dobra, jest okej, okay. Jak widzicie, mamy już przygotowane wszystko, przygotowane prawie. Najprościej w sieci już mamy tutaj pineski, mamy miodny olejek do palania, czyli jest dobrze. Na spokojnie ogarniemy pozostałe rzeczy, niestety szczotki nie zostawiłem, ale damy radę. Dobra. Na spokojnie. Jak on tam pójdzie, to my w tym czasie schodzimy, kładziemy kawę, inne rzeczy. Będzie dobrze. Zdążymy, damy radę. Wierzę w to, po prostu. I otwiera drzwi, czyli tylko żeby wychodzić. Dobra. Wpadł w pineski. My musimy szybko w takim razie ziemię dodać. Tylko od banana, czyli tutaj pewnie. Szczotka. No. Idź, ludzie, szybko. Chyba, że coś zepsułem, ale nie jestem pewien. Jeśli wyleciał było banana, to niestety, wybaczcie, ale nie miałem w ogóle... Nie miałem pojęcia, co... Moich notatkach napisałem na dole, więc prawdopodobnie tu. Ale nie wiem, jak jest. Aha. Chyba, że to ten sposób. Nie, no pewnie coś źle zrobiłem. Ale okej, okay, spokojnie. Zobaczymy. Może jednak miałem rację. To tak właśnie trzeba było. No dobra. Uwaga, uwaga, piję kawę. Może on będzie biegł, więc chyba zdąży. Ale no, jak mówię, nie jestem pewien. Jeśli nie będzie stówki, to jeszcze raz będę musiał przemyśleć moją strategię. Może coś robię źle. Aha. Brakuje... ile? Mamy 82, czy brakuje? Nie, za dużo prawdopodobnie, niestety. Będzie 97 znowu. Albo... nie, jednak jest stówka. No już się bałem, że coś źle sobie zapisałem w moich notatkach. Ale jest dobrze. Tak, więc brawo, ja. Udało się. Dobra. W takim wypadku teraz muszę tylko zająć się jedną sprawą. Niebawem wracamy już. Oczywiście. O, jak to się nazywa? No dorobienie trzeciego sezonu. Ja dzisiaj jestem taki tak roztrzepany po prostu po tym wszystkim, co się działo, że... no. Po prostu zobaczymy za chwilę. Dobra. A więc zaczynamy kontynuację naszego całego planu wyprocentowania gierki. Tylko muszę notatki znowu załączyć, bo mi się wyłączyły, oczywiście. Okej. Dobra, idziemy. Dzisiaj Woody, nie mamy całego dnia. Szybciej. Dobra. Dobra. Zdążyliśmy.
Udi, proszę cię. Dobrze, szybciej. Dobra, jest. Dobra. Jest wszystko jak ma być. I zaraz zobaczymy, czy mi się uda wszystko zrobić idealnie tak, jak to w sumie zaplanowałem. W sumie tak, tylko trzeba jeszcze poczekać, więc po prostu nie ma co narzekać. Standardowa część stuprocentowania. Czeka. A dobra. Szybciej, sąsiad. Dobra, idziesz po te swoje mydliny, czy co to tam jest. Aż mi się w sumie przypomina coś takiego, co się nazywa słone mydliny w Simsach. Dobra. Delikatne spóźnienie. Tym razem nie budzimy psa. Jeszcze. I swoją drogą, teraz ważne będzie, żeby obserwować portret sąsiada. Tylko sąsiad będzie już gotowy. Będzie używał tej maszyny. Musimy obudzić psa. Więc jeszcze na spokojnie przez chwilę. Poczekajmy, aż będzie miał swoje piękne czerwono-różowe ubranka. Uwaga, uwaga. Dobra. I w momencie, kiedy teraz mu zacznie mrugać portret, to wiemy, że trzeba już się ruszyć. Idziemy. Okej. Kulki obok łóżka. Łatki. Dzięki temu w sumie, że zawołał psa, to teraz będzie mógł szybciej zrobić swoją sprawę. I dzięki temu zdążymy zrobić kolejną rzecz. Dobra. I chyba zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić. Nie. Super, nie podniosłem kruchów na początku. Czyli cały proceder trzeba powtórzyć. I przez to cały jedyny błąd, jak zwykle trzeba cały proceder powtarzać. Nie lubię takich momentów, ale niestety są bardzo częste. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym gadaniem do was, nagrywaniem czy czym. Ale spokojnie, tym razem damy radę. Dobra. Też tłumaczę, czemu miałem taką przewagę nad tym wszystkim, jak nie podniosłem tych rzeczy. Dobra. Mam co trzeba. Szybko, szybko. Idź szybciej, Woody. Sąsiad zaraz już tu będzie. Teraz prędko, czy zdążymy? Nie, no zdążymy. Dobra. Medliny, kabel. Tym razem chyba już uda się wszystko tak, jak chciałem. Przynajmniej tak mam nadzieję. O, super. Dobra, na szczęście nic poważnego, tylko jeden zwykły telefon od domowników. Damy radę. Tak czy siak, nie zaburzyło to mojego planu. I pamiętam dokładnie, co trzeba zrobić. Uh-uh.
Dobrze. No używaj się kabel, proszę cię. Myślę, że czegoś znowu zapomniałem, ale wątpię. Tym razem chyba mam naprawdę wszystko, co się da. Najmniej taką mam nadzieję, bo tutaj trzy pułapki. Czwarte są kulki. Aha. Piąte są okruchy, szóste, siódme. Nie wiem, gdzie jest ósme, ale... A, ósme jest w żelazku. Dobra, tym razem mamy wszystko. Dobra, tym razem się udało. Tym razem nie zapomniałem. Brawo ja po prostu. Używaj szpadla z tą myślinką, proszę cię, Woody. Dobra, czyli dopiero doznał szoku termicznego, czy tam w sumie nie termicznego, tylko bardziej prądowego. Ale dobra, spokojnie, damy radę. Chociaż widzę, że ten odcinek będzie bardzo długi, bo już mam 20 parę minut, a jestem dopiero na tym etapie. Dobra. Piękny sąsiad, jak zwykle. Uwaga, uwaga, uwaga. Kulki obok łóżka. Bedliny już też teraz mogę podstawić w sumie. No, czyli teraz zostało tylko to żarcie dla ptaków. I będzie dobrze. Powinniśmy spokojnie dać radę. Tym razem. Szybciej, proszę cię, sąsiad. Nie mam całego dnia. Ja tak jeszcze mam dzisiaj dużo spraw do załatwienia. W sumie tak samo jak wczoraj. Ale spokojnie, dam radę, bądź co bądź. Na styk będzie jego załamanie, więc się udało się. To jest w sumie jeden z trudniejszych momentów, kiedy on będzie się tam wieszać pranie. Muszę szybko żelazko ruszyć i wrócić pod łóżko. Dobra, dam radę. A czas, kiedy on będzie karmił rybki, to ja będę musiał wrzucić karmę dla ptaków. Cóż, jeden podkoszulek ma spalony. Chociaż sądząc po tym, że w sumie nie ubiera się w nic innego, to pewnie ma tego pełno. Więc co za problem. Ale okej. Idzie i idealnie, kiedy on to zrobi, to my idziemy zająć się karmią do ptaków. I przy okazji, patrzcie, rybka w bańce odleciała. No, ptaki mu narobiły na pranie całkowicie. Okej. Powinno być bardzo nawet dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga. Się wkurzy tym, co się stało. I mamy stówkę? Mamy. Mimo wszystkich trudów i innych problemów udało się. Kolejny epizod na 100%. Pozostały tylko 3. Dobra. Teraz oczywiście moda na sport. Powiem szczerze, że tutaj akurat jest dosyć prosto w moim odczuciu. Nie mówię, że, nie, że będzie idealnie łatwo i super szybko, ale... No, zdecydowanie łatwiej niż to, co było. Jeśli nie mylę, tutaj dalej jest pusta, więc nie ma co po prostu. Chociaż sprawdzę dla bezpieczeństwa. Że nie, to będą sterydy. I tak, zapomniałem o nich. Prawie bym znowu zepsuł sobie wszystko. A, jeszcze to. Chyba niczego nie pominąłem, że mam taką nadzieję.
Dobra, zostawcie mi tak wystarczająco dużo czasu na klikanie w coś, co znaczenia nie ma. W lufce coś było, bo już nie pamiętam. Chociaż nie, nie było. Chyba, że coś zepsułem, a już mam nadzieję, że nie. Prawie zepsułem. Zdecydowanie prawie, żem zepsuł. Klucz, nie? Nie. Okej, okay, leżę tu. Zapomniałam o tym. Niestety. Gramy strasznie optymalnie dzisiaj. No niestety, prawdopodobnie nie wyrobię się z tym wszystkim. Prawdopodobnie się nie wyrobię przez moje błędy wszystkie. Ja jeszcze tam książki nie postawiłem. Jeszcze wszystko plączę, nie. I on teraz właśnie idzie po książkę, nie. Powtórka. Sam się zaplątałem w tym, co mówiłem, więc niestety. Teraz muszę spokojniej do tego wszystkiego podejść. Damy radę. Torba. Oczywiście komoda. I dobra. Wszystko z dołu. Teraz tylko trzeba wziąć jeszcze. Znaczy, z parteru. Teraz wszystko z dołu. Teraz kuchnia. W lodówce nic nie było, więc szybko kabel po prostu. Oczywiście teraz trzeba czekać, aż on zejdzie. W sumie nic więcej nie możemy zrobić. Nie lubię czekać na sąsiada, ale niestety jest to chyba wymagane tutaj. Mam 10 pułapek, ile mam ze sobą? 2, 4, 6, 7. To idealnie chyba. Tym razem musimy zdążyć. Nawet zdążymy prawdopodobnie, więc nie ma co się martwić aż tak bardzo. Zepsuć mu rower. Dobra. Teraz tak, tutaj rolkę. Jeszcze nie. Jeszcze nie czas stąd schodzić, zapomniałem, że sąsiad tam skacze. Dobra, bierze podręcznik od jogi. To możemy się już zakraść na dół. Jak wiem, teraz kuleczki. Teraz to trzeba było zrobić. Zaraz ryba go ugryzie. Pierwsza pułapka. Ugryzła go wielka ryba, krwiożercza. Dobra, i teraz tylko została skakanka i powinniśmy już dać radę.
Dobra, mamy wszystko. Chyba, że o czymś zapomniałem, ale... Coś mówi, że mamy wszystko, naprawdę. Więc uwaga, uwaga, teraz tylko czekać na to, jak sąsiad. Chciałem sobie czekać na to, patrzeć raczej na to, jak sąsiad wszystko psuje. Ale okej. Chociaż... Nie wiem, czy tutaj się nie uspokoi za bardzo. Chociaż... Nie, musi być dobrze. Powtarzam, to po raz kolejny, ja to testowałem, sprawdzałem, próbowałem, nie wyszedło mnie, więc no. No, Santana. Więc musi być dobrze, musi być optymalnie. Dobra, teraz rowerek. Mam 3, czyli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, mamy wszystko. Udało się. Przejdzie do miksera. Jestem, żeby jeszcze było tak naturalnie, że nie nagle wyskakuje z szafy i dziękuję bardzo. Sąsiad mnie widzi, ale i tak nic się nie dzieje. Zostanę tutaj, bo sąsiad już nie będzie raczej wchodził do tego pokoju. Mamy smutnego biesa, który przestaje się smucić. Wściekłego sąsiada. Tu idzie coś zmikserować się oczywiście. Dalej nie wiem, tak naprawdę tam miksuje i pije. Ale coś na pewno zdrowego, skoro to jest jakiś sportowy odcinek i w ogóle. Ach, tu masz pół godziny, jeszcze mamy dwa poziomy do zrobienia. Przeceniłem swoją lamę po prostu. Swoje nieogarnięcie. Swoje wprowadzenie chaosu do wszystkiego, chociaż mam spisane dokładnie w notatniku co, jak, gdzie mam zrobić. Ale co jest z grą? Dobra, nie wiem, czy mam takie dziwne zacinki czasami. Okej. Nie, nie idź tu, Woody, proszę cię. Prawie, że bym zepsuł wszystko. Ale okej. Jest dobrze. Okej. Dobra. I uwaga, uwaga, ile mamy? 90. W sumie, jeśli, myślę, jeśli nie uspokoi się do czasu skorzystania ze skakanki, to prawdopodobnie mamy stówkę. Zresztą nawet nieprawdopodobnie co. Będziemy mieć stówkę. Nie wiem, czemu ciągle mówię prawdopodobnie. Chociaż ja to nawet wiem, że będzie. Bo sam, mówię, szykowałem, sprawdzałem. No. Dziękuję bardzo. Kolejny poziom za nami. Dobra. No i ostatnie dwa. Nie wiem, jak to jeszcze zajmie. No ale oczywiście zrób to sam. Potem noc myśliwego i tyle. Więcej już sąsiadów nie ruszam. Dobra. Pomoda. Teraz jeszcze zejdźmy na dół oczywiście. I to tyle. Chyba tu nic więcej nie ma, z tego co się orientuję. Więc teraz szybko do kuchni. W kuchni standardowo tylko kabelek. Jak to ma miejsce w przypadku większości teraz z tych rzeczy. Też mogę sprawdzić, bo tak jak sam siadł, musi jeszcze zejść. Dobrze, mówiłem, że nie ma. Okej. Halo, Uli. Dobrze. Mamy szybko szlifierkę. Kupujemy kulki. Przecinamy drabinę, czy co tam w sumie jest z tą drabiną do zrobienia. Mhm.
tutaj, z tego co się orientuję, niczego nie było. Ale wolę sprawdzić. Dobra. Szybciej, trzeba ruszyć instrukcję obsługi. W dół oczywiście wodę odkręcić. Teraz bezpiecznik i na końcu zostało w sumie najnudniejsze, czyli czekanie. Tutaj pójdzie nam prawdopodobnie wszystko dużo szybciej. Co jeszcze zostało? A, sąsiad właśnie spadł. I teraz tak, co zostało? Jeszcze musimy poczekać tylko na zrobienie czegoś z zaworem wodnym i na kabelki. Ale to wszystko później. Na spokojnie. Na wszystko jest czas. Tylko musimy czekać w kuchni w sumie. Na to wszystko. Damy radę. Jakkolwiek by nie było. Tutaj jestem już pewien, że nawet za pierwszym podejściem zrobiliśmy wszystko perfekto. Tak więc no. Jest nawet bardzo dobrze. Może wyrobimy się w mniej niż godzinę. Tak. I szybciej do tego krzesła. Nie mamy całego dnia. Buduj to krzesło elektryczne. Ruszaj się szybciej, proszę cię, sąsiad. Jak na razie powiem szczerze, nie zapowiada się, by miał się udać, ale... Ja jestem przekonany, że mój sposób jest prawidłowy. Dalej, szybciej, sąsiad. Szybciej, mówię. I się udało czy nie? Tak, udało. On idzie zrobić zawór, dobra. Czyli teraz będzie ciekawa sprawa, musimy obudzić psa, idealnie w momencie, w którym on zawór otworzy. On w sumie zamknie. I podłoży tam jeszcze wtedy kabel. I na tym w sumie zakończy się cała przygoda, resztę sąsiad sam już dokończy. Damy radę i to nawet bardzo dobrze. No szczerze, nie wiem czemu wcześniej nie myślałem o wykorzystywaniu psa do własnych celów, tych, powiedzmy, niecnych. Dobra. Teraz tylko w szafę i dziękuję bardzo, udało się wszystko. To było, w sumie powiem szczerze, tak z perspektywy czasu, nawet proste tylko. No, to rozlokowanie, od czego zacząć, dla mnie zawsze było, delikatnie to mówiąc, problematycznie. No ale dobra, nie ma co się przejmować. Zobaczycie potem w dwójce, że tam sobie będę dużo lepiej radził ze 100% większości poziomów. Po prostu jakoś tak zawsze mi się wydawało, że wiecie, w dwójce bądź co, bądź łatwiej to zrobić, patrząc na to, jakie są, że tak nazwę, warunki tego wszystkiego. Naprawdę, no, możesz mi wierzyć, możesz nie wierzyć, nie tam jedno, ale warunki 100% były naprawdę znacznie łatwiejsze. No gorzej trochę może ze znalezieniem wszystkich zagadek, czy tam w sumie, jakich zagadek, tych no, pułapek, bo czasami pułapki są na zasadzie, że jakaś pułapka występuje tylko, jeśli jakaś inna pułapka jest też aktywna. I
tym na zasadzie jak tutaj, tylko że dajmy na to, to jest przedłużenie jakiejś pułapki. Ale proszę, mamy 100%. Ej, noc myśliwego. Dobra. Mhm. Dobra. Blisko już chyba sukcesu. Jeszcze tutaj było? Chyba nie. Więc idziemy szybko do łazienki. A, szybciej sąsiad odnosi. Okej, okay, nie pamiętam, czy tam coś jest, ale pójdźmy, zaryskujmy. Nie, jest. Przecież tu jest ten gwizdek i proch szczelniczy, który mamy wsadzić mu potem do fajki. To wszystko. Poza tą, poza rzeczami z kuchni, ale do kuchni jeszcze nie woziliśmy, więc spokojnie. Mhm. Chyba niestety obudziłem piesa, ale na szczęście nic zaszczekał. Więc damy radę. To proszę cię, Udzi. Dobra. Okej. Pociski. Orki. Kabel. Damy radę, będzie 100%. Ja to czuję po prostu, czuję tą moc. No i zmieścimy się w poniżej godziny, co jest sukcesem jak dla mnie. A, to jest w sumie najgorsza część każdego poziomu. Czekanie. Ale spokojnie, damy radę. Wierzę w to. Uwaga, uwaga, pobrudził, oczywiście. Mogę oczywiście wycinać te wszystkie czekania, ale wolę wam już pokazać bez tego. I tak dużo się narobiłem przy tym, żeby przygotować się do tego. No, dobra. Odnoś ten spray szybciej, szykuj tutaj gramofona, bo... No. Nie ukrywam, chciałbym mieć to za sobą. Dobra, jeszcze nie otworzył, więc jeszcze chwila. Dobra. Nakrzyczał na piesa, my szybko to robimy. Wracamy na dół. No, i zaraz będzie dobrze.
rzadko mówię. Cierpliwość. To jest niestety najważniejsze, jednocześnie najgorsze, jeśli chodzi o kwestię grania w takie gry jak sąsiedzi. I swoją drogą mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz z góry. Poza tym posiadam też, można powiedzieć, grę będącą delikatną podróbką, czy nawet mocną podróbką sąsiadów, tak zwane zgrywus wykończ szefa. Jeśli by się okazało, że powiedzmy gierka by działała, to po sąsiadach dwójce, którzy w sumie kiedyś będą, mogę zaryzykować i spróbować to zagrać. Też, chociaż żeby nie było zgrywusa, nie znam w ogóle, poza tam powiedzmy jednym czy dwoma dziesięcymi uruchomieniami, gdzie no skończyło się na tym, że nic mi nie wyszło, bo nie umiałem w niektóre tam rzeczy. Kulki przy szafie. Dobra. Mysz z odznaczeniami. Tam już właśnie sąsiad wybuchnął drugi raz, tym razem z bronią. No i teraz jeszcze tylko balonik i mamy wszystko właśnie. A sąsiad jak zwykle będzie płakał. Dobra. No i to tyle. Oficjalnie właśnie mogę wam powiedzieć, że prawdopodobnie 200%owaliśmy sąsiadów z piekorodem. Mówię, było to przecież dosyć ciekawe, aczkolwiek tam męczące i irytujące, no ale mówiłem, że zrobię, to zrobię. No i zrobiłem. Ja. Na długo nie zapomnisz chyba sposobów, jak to przychodzi na 100%. Po dzisiejszym dniu. Dobra. Trzy zagadki, czy w sumie trzy pułapki. Bardziej niż zagadki. Do tego mamy cztery wybuchy. Damy radę. Idealny styk jest z myszą. Czy on w sumie szczurem? Nie wiem, czy to mysza, czy szczur. Ale okej. Kapelusz też zepsuł. Teraz musisz tylko potrąbić sobie swoją trąbką, czy rogiem, nie wiem, co to jest w sumie. Ale też czymś stosowanym ogólnie przy polowaniu, czy łowiectwie. Nie wiem, jak bardziej prawidłowo to powiedzieć. Ale okej. Oczywiście. Na głowę. To zabolało. Wkurza się. I w tajemniczych okolicznościach pies nagle się nie interesuje Woody'm żadnym względem. Woody się spokojnie wyskakuje, cieszy się. No i dziękuję bardzo. Proszę, jaki piękny widok. Wszędzie 100%. Tak, dziękuję wam bardzo za uwagę. No i to tyle, jeśli chodzi o sąsiadów pierwszych. Drudzy będą kiedyś. Nie mówię teraz, nie mówię później, czy coś. Zresztą nie, sam jeszcze nie wiem, kiedy po prostu się zdecyduję do nich się przysiąść. Bo wiecie, jest trochę innych gier. W szczególności, jeśli udałoby mi się, powiedzmy, zrobić to, co planuję od dłuższego czasu, jako skrzynię pewną jedną rzecz, ale więcej, jak już będzie czas, zresztą zobaczycie, o co chodzi. A póki co, no, jak mówiłem, trzymajcie się. Hej, hej.